W tym wideo chciałem Ci podać trzy takie oznaki, kiedy nie należy na serio traktować wymówki dziewczyny i tego, co ona ci mówi. Co w konsekwencji powinno dać Ci do zrozumienia, że to, co ona mówi, to jest w rzeczywistości stek bzdur i ona co innego sobie czuje, a co innego ci mówi. Często się to zdarza, kiedy podchodzisz na ulicy, dziewczyna ci mówi jakąś wymówkę, tak jak mówiłem ostatnio, nie wiem, że nie ma czasu, czy coś takiego, i jak sprawdzić, czy to jest prawdziwa wymówka, czy to jest jedna wielka ściema i kiedy powinieneś kontynuować podryw, a kiedy go przerwać, bo zobaczysz wtedy, że i tak nie ma sensu rozmawiać, no bo nie widzisz po dziewczynie żadnych e, tak naprawdę emocji. Więc pierwsza taka oznaka, że jej wymówka nie ma sensu. Po podejściu dziewczyna dalej z tobą rozmawia, pomimo tego, że ci mówi, że się spieszy, czy że nie ma czasu, i się po prostu uśmiecha, tak? Jak podchodzisz do niej i się uśmiecha, ale mówi, że nie ma czasu, że się spieszy, ale kontynuuje rozmowę, jakby bez problemu odpowiada na twoje pytania to jest też oznaka tego, że ona Ci daje przyzwolenie na to, żebyś ją prowadził i żebyś domknął ten numer, czy w konsekwencji spotkanie wieczorem. I na to powinieneś zwracać uwagę, że kobiety często co innego mówią, a co innego robią, więc jeśli widzisz to w sytuacji, kiedy z nią rozmawiasz, czy to przez telefon, czy przy podejściu na ulicy, spokojnie możesz dalej rozmawiać, kontynuować i wcale nie wgłębiać się w szczegóły, dlaczego ona się spieszy, bo tak jak mówię, wtedy koncentrujesz jej uwagę na tym, czego ona nie chce. No i oczywiście dziewczyna nie będzie tego Bardziej chciała, bo logicznie starasz się ją ukierunkować na to, co ona ci powiedziała, że nie jest dla niej wskazane. Myślę, że to jest całkiem logiczne. Druga taka oznaka, że dziewczyna właśnie mówi ci, że nie jesteś w jej typie, czy że nie poznaje obcych, a widać, że to może pójść dalej, że coś z tego może być: jakieś spotkanie randka. Emocje dziewczyny. Co już poniekąd powiedziałem na początku. Czyli dziewczyna zaczyna się śmiać, widać że się oblizuje, cała rozpromieniała. Widać, że jest uśmiechnięta, ma ochotę z tą rozmawiać. No, czuć, że widać emocje pomiędzy wami. Wtedy nie odpuszczaj, tak? Jest duża różnica pomiędzy tym, jak podejdziesz do dziewczyny i ona ci mówi: "Nie będę z tobą rozmawiać bez emocji stanowczo", a jest różnica, kiedy podchodzisz do dziewczyny i ona się uśmiecha i mówi: "Nie mam czasu". Ale się po prostu cieszy, widać, że wytworzyłeś w niej emocje. I wtedy zasadniczo też kobieta niewerbalnie daje ci przyzwolenie na to, żeby się prowadził, żebyś tutaj troszkę bardziej powalczył o jej numer, o spotkanie. Niestety wielu facetów w tym momencie rezygnuje, bo myślisz, że dziewczyna się z nich śmieje, albo że powiedziała nie, to znaczy nie, a u kobiet nie, czasami znaczy tak, tak jak wiecie po moich filmach wideo, i na tym też się powinieneś oczywiście tutaj skoncentrować, żeby. Obiektywnie, czy nawet subiektywnie, tutaj w tym wypadku, bo ty podchodzisz, spojrzeć na nią, czy widać po niej emocje. Czy są emocje? Jak są emocje, spokojnie możesz dalej, oczywiście, nienachalnie kontynuować, żeby ten podryw domknąć. Trzecia taka oznaka, że dziewczyna mówi nie, ale chce. Zadaje ci pytania. I to jest w wielu sytuacjach tak, że podchodzisz, dziewczyna ci mówi, nie mam czasu, ale za chwilę staje się dociekliwa. A często tak podchodzisz, a czy ty już tak podszedłeś do jakiejś dziewczyny, a. Co ty w ogóle robisz? Czemu tak do mnie podszedłeś na ulicy? Jeśli nawet dzwonisz do dziewczyny poznanej na imprezie, ona ci zadaje pytania, to jest oznaka tego, że dziewczyna cię testuje. A kobiety testują facetów, którzy są dla nich atrakcyjni. Jeśli poznajesz dziewczynę i ona cię nie testuje, w ogóle nie masz żadnych dociekliwych pytań z jej strony, kim ty jesteś, gdzie ty pracujesz i tego typu rzeczy, no to też tutaj sygnalizuje to, że dziewczyna nie jest do końca tobą emocjonalnie zainteresowana. Więc jeśli podchodzisz i dziewczyna znowu znajduje jakąś wymówkę, ale cię pyta, a Czemu tak do mnie podchodzisz? Czy ty tak podrywasz dziewczyny? Czy masz dziewczynę? To już pokazuje, że ona może myśleć o tym, żeby się z Tobą umówić, czy że po prostu, tak jak mówię, jesteś dla niej tutaj atrakcyjnym facetem, z którym warto się spotkać. Także pamiętaj o tym, że często dziewczyny mówią, znajdują takie wymówki z automatu, no bo jeśli dziewczyna jest atrakcyjna, to też czasami jest atakowana w pracy, na ulicy, może na imprezie i te wymówki wypływają z ich ust z automatu. Nie jesteś moim typie, nie wiem, może mam chłopaka, może jestem zajęta, a w rzeczywistości ta dziewczyna nie jest zajęta, tylko tak się przyzwyczaiła do tego, że ktoś ją zagaduje, że naturalnie ma tego typu obiekcje, ale jeśli, tak jak mówię, zdaje ci pytania, widać po niej emocje i w konsekwencji dalej mówi, no to spokojnie możesz poprosić ją o numer i zobaczysz, że z takich sytuacji naprawdę warto więcej wyciskać, bo wychodzą z tego fajne spotkania, fajne relacje, a ty być może się poddawałeś, no i nic z tego nie było. Tyle w tym wideo, jak się podoba. Subskrybuj kanał, napisz mi tutaj komentarz, co o tym myślisz. No i do tego czwartku możesz pobrać wszystkie moje najlepsze materiały. 81% taniej. To jest wiedza, która ci może uratować życie. Ponad 100 godzin nagrań wideo, teraz dużo, dużo taniej, więc skorzystaj, bo w czwartek o północy kasuję tą stronę. Możesz klikać, ile chcesz. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!